Zwiedzam swój pierwszy świat Minecraft. Co zapewne niektórych z was zdziwi, świat ten powstał na PlayStation 4, ponieważ na początku nie byłem graczem PC-towym. Może starzy widzowie pamiętają. Aby nagrać ten odcinek, musiałem zejść do piwnicy po płytę z Minecraftem. Tak, gry na playaku były na płycie. Był on długo nieużywany. Ciekawe, czy ten save jeszcze jest. Zaczynamy. Kopia zapasowa świata się wczytuje. W końcu jest i on. OMG. O, skin Steve'a. Ten świat ma ogólnie nazwę, imię, nazwisko City, bo kiedyś miałem taką nazwę na YouTubie, to naprawdę starzy widzowie mogą pamiętać. Chciałem zrobić sobie taki napis jak Hollywood. Później jak zmieniłem nazwę, to dodałem także Rivlo. Wielkie PS4. Zbudował imię, nazwisko, bo były chyba takie popularne nawet. Ja po prostu to zrobiłem z małej ilości bloków. Ogólnie na początku nie kminiłem do końca, o co chodzi na Creative'ie. To było moje pierwsze styczność z Minecraftem, to jest taka niby kopalnia. A to jest mój główny dom, on był wiele razy przebudowywany. Chyba od tego sobie zaczniemy. Słyszeliście? Ding dong. I się zapalają lampeczki. Libro Electrician. To jest zrobione tam z redstone'a. O! Jest taki widok podzielony. Ty, ja nie pamiętam, jak to było kiedy. Kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej, bo to jest PS4 Edition. Najlepsze granie jest na Javie, zapamiętajcie to, widzowie. Tylko Java Edition, tak, Java życiem. Ta flaga Polski ogólnie była na takim kiju. A później wybudowałem domek i się okazało, że ta flaga Polski jest na dachu. Mega fajnie to wyszło, bo na początku nie wiedziałem, że istnieją normalne pochodnie, tak? I używałem redstone'owych, które były giga ciemne i te moje światy wszystkie były ciemne na początku. Czajcie, ja w ogóle nie rozumiem Minecrafta, nie oglądałem na początku let's play'ów. W ogóle jest system kolejki, nie jest to typowy roller coaster, tak jak miałem na działce na Craftedzie. Tylko taki prosty, co nie? Czemu on jest do góry nogami? Aha, on jest dinner bone. To było kiedyś moje główne pomieszczenie. Tutaj była taka sypialnia, zobaczcie. Ja umiałem w takie meble. Tutaj moje główne łóżko do spania. Łóżko jest zbyt daleko. Był taki moment, że nie montowałem filmów, tylko pokazywałem takie tabliczki, daj like i w ogóle. Pamiętam, że jakbym może grałem w Minecraft tak długo, że aż bolały mnie oczy, tak naprawdę. Bo nie wiem czemu, ale od tej PS4 Edition mocniej się męczą oczy, ja tak mam. Nie wiem, czy duży ekran po prostu, czy mocniejsze kolory, bo widzicie, że tutaj wszystko... Te diaksy tak mocno świecą, że już zastanawialiśmy się, czy z rodzicami nie iść do okulisty. Tu kanapy, to jest w ogóle zrobione takie poduszki ze sztandaru. Jest taka kolejka, daj bookshelfy do ozdoby, doniczki. I tak, że tutaj możemy przejść i pod nami jedzie pociąg. Ziomeczek co do góry nogami chodzi. Aha, to piętro jest niezagospodarowane, miałem tu porobić ścianki działowe, mi się nie chciało. Tak, to jest wykopana dziura, nie wiem dlaczego. I on był od początku do końca na Creative, co nie? Na Survival się chyba nie przełączałem. Aha, tu jest mój magazyn. Tu jest gdzieś przejście? Mikołaj, z którym nagrywaliśmy, Mister015.pl. On był też na... nie, nie na Ferajnie. Ferajna to była ta prawdziwa, to Knesopa. O, on był na Minecraft ekipie, tak? Nowy członek teamu. Tutaj możemy sobie wyjść na tył. Tu jest jeden z moich domów. O nie, jak on wygląda! Co to jest za gówno? Ja to zapamiętałem inaczej, jak ja to budowałem, to mi się wydawało giga ładne. Tutaj działająca trampolina, dotychczas uważam, że to jest jeden z moich ładniejszych projektów. O, jak podskoczysz, to działa. I tu możesz normalnie skakać. Pod spodem są slime. Tak, to normalnie działa. Tutaj były dobudowane takie podziemia. Tam jest tunel do kolejnego domu. Taka nowoczesna łazienka. No wiecie, taka biała, prawie taką jak mam na chacie. To był kiedyś ogólnie taki w miarę działający prysznic, o. Tutaj jakieś itemki. Budowałem piwnicę potem w tym domu. Tak, widzicie, jakieś obrazy, takie z creeperem. Tutaj mostek do mojego głównego domu. Jakieś wielkie portale netherowe. Takie tutaj z lawy i z wody w górę, bo stwierdziłem, że kiedyś jak się zagubię na mapie, bo tutaj nie idzie za bardzo koordynatów pokazać, będę widział taki słup lawy i wtedy się odnajdę. Tutaj stwierdziłem, że zrobię taką małą farmę. Oraz także trochę zwierzątek. Budowałem rollercoastera tutaj. Robiłem go z piasku i się tak namęczyłem, bo nie ogarniałem. I że piasek spada. Myślałem, że Minecraft jest tak realistyczny, że każdy itemek spada w dół. Takie krowy, aha, bo one są na tym biomie. I chciałem tą mapę kiedyś udostępnić, więc takie ciekawe miejsca są pozaznaczone strzałkami. A, tu był spawner. Miałem taką zajawę na mini domki. Portal tutaj. Nie wiem w sumie, czy to był spawner. Ten portal już tu był. Aha, zapalana lampa. Ja coś budowałem w netherze. Zwiedzałem trochę netheru. Ciekawe, gdzie następnie z powrotem. Albo do tego właśnie mini jakby spawnerka. Ta no. A co jest oznaczone tym drugim diaksem, to akurat dobrze pamiętam. Też się wzięło z zajawy na mini domki. To jest taki mini domek w muchomorze. Takie mini domki, które by miały wszystko co potrzebne. Tutaj nawet ukryłem pochodnie w tym. Łóżko jest zasłonięte. Ej, czajcie, że oni po update'cie do bedrocka to spieprzyli, bo kiedyś to normalnie działało. Tak mnie denerwuje ten bedrock. O, tutaj taka ładna lokalizacja. Tego nie budowałem, to chyba było naturalne. Aha, tylko
przykład to zabudowałem, żeby było do kwadratu, tak mi się kojarzy, no. Bez dachu oczywiście, podłoga, diaksy, nie, że prestiżowo. Farma, tutaj miało powstać osiedle, potem zrobiłem trampolinę, tutaj portal do endu i tutaj taki domek, nie pamiętam czy sam go wymyśliłem, czy z jakiegoś tutorialu. Chociaż to wygląda jakby to mógł być mój projekt. Się lekko inspirowałem innymi. I tu miałem tych domków zrobić więcej, bo stwierdziłem, że zrobię sobie osiedle villagerów obok domu. Tak, mam tutaj żółwia. Jak grałem wcześniej w Minecrafta, to żółwi nie było i to nawet dwa. Tu zacząłem budować drogę. Kiedyś nie było cementu, więc zbudowałem chyba z węgla i kwarcu. To brzydko wyglądało, bo one miały taką teksturkę. Potem zacząłem z bloków tych betonowych budować, coś takiego. O, tu testowałem te bloki cementu, bo nie wiedziałem jak one działają, że one po zetknięciu z wodą się robią, o, takie, nie? I stwierdziłem potem, że w sumie taka droga jest niepotrzebna. Chciałem tutaj zrobić taki most na drugą stronę. Taka prestiżowa, bogata buda dla psów. Dużo piesków mam, pieski mnie lubią. Tutaj mamy dinner bowl'a. L2, wstań. Aha, XD. A to do góry nogami działa. Tutaj basen, tutaj znowu jakieś takie balkony. Tutaj jakieś tajemne przejście chyba do skarbca. Ono miało być też z redstone, ale coś nie pykło potem. Tutaj możemy także spłynąć tam. A, tutaj no. Ono nie było jakoś bardzo mądrze ukryte, potrójna drzwi. Wow, i tutaj sobie wymyśliłem, że skarb jest na bogactwa, co nie? Pokażę wam też to jest pod tymi trapdorkami. To jest taka jaskinia lodowa do ochłodzenia. Tu kiedyś był śnieg, ale stopniał chyba. Tutaj była sauna. Jest gorąco, widzicie, lawa, tutaj ogień. To też nie była jakoś bardzo brzydka budowla. Gdybym to bardziej dopracował, że widzicie, tutaj by nie było tego stołna, to by było całe wykończone cegłą albo czymś takim. Może to by nawet nie było głupie. A jeszcze tutaj było jakieś tajne zejście kiedyś. Chyba nie wiem gdzie jest przycisk do tego totalnie. To było po prostu dodatkowe zejście do... A nie, to jest inny magazyn, co jest? Ja zapomniałem o tym. Stwierdziłem, że zrobię sobie bunkier, bo ja myślałem, że najmocniejszy materiał w grze to obsydian. A potem się dowiedziałem, że bedrock jest, nie? Ja zapomniałem o tym, tutaj jednak nie było dodatkowe zejście do magazynu, to była ta tajna baza, ten mechanizm. Tam na końcu jest kuchnia i łazienka. Nie pamiętam co tu jest. Aha, wychodzimy tutaj w kuchni. Na początku tych shulker boxów nie było. Potem zaczęli te shulkerowe skrzynie dawać jako szafki kuchenne, że one się tak niby fajnie otwierają. To była niby lodówka i co tam wstawiłem? Shulkera? Nie, zwykłą skrzynię. No i tu taka stara łazienka, villagerowie się kąpią. Ej, czy też działająca wanna? Też jest chyba taki niebrzydki projekt, no. Fajnie, tylko źródła światła to brakuje. Tak to fajnie, później wymyśliłem takie lepsze prysznic. Miałem tam parę książek, poradników, ale też przede wszystkim dużo youtuberów oglądałem. I jakieś tam budowle na wzór youtuberów też są. Dinner, bo mi tu śpi. To jest takie piętro, na którym w sumie nie ma zbyt wiele. Tu jest to przejście, jesteśmy na wyższym piętrze, na którym też nic nie ma. Jest chyba tylko biblioteka, tutaj taka mini sypialnia. Tutaj enchantowalnia, tutaj taki strych, praktycznie nieużywany. Ten dom kiedyś był w kształcie litery L, ale no potem jak go poszerzyłem, to widzicie, to się tak śmiesznie zmniejszyło, że ledwo co wystaje i trochę śmiesznie to wygląda. Tutaj też jakiś balkon. Tutaj w tej wielkiej mikrofali miały być na całym mieszkania, ale tutaj porobiłem trzy piętra i mieszkania są tylko na tym dolnym. Mieszkanie hashtag 1, pokój dzienny, telewizor, aneks kuchenny, widzicie, szafeczki. Kiedyś było tak na starym Minecrafcie, teraz chyba tu usunęli, bo się pobagowało, że można było dać ramkę i tablicę na jeden blok. Jak dałeś w ramce dywan, to to wyglądało jakby to była rączka od szuflady. Tutaj łazienka, ale nie wyliczyłem, że braknie mi miejsca na prysznic i prysznic jest pod ziemią. Prawdopodobnie wisi nad wodą. A nie! Zobaczcie, żeby nie było wody pod spodem, obrywałem to piaskiem i wysuszyłem całą wodę ze środka, co jest? Mi się serio musiało nudzić. Mega dużo pracy włożone w jakieś takie, widzicie, pierdoły, które nie mają większego znaczenia, a jest mało pracy włożone, żeby doprowadzić jakiś projekt do końca, nie? Mieszkanie hashtag 2 większe, tak, też szklany telewizor, aneks kuchenny trochę większy. Tutaj widać te przyciski od start stopu mikrofali. Tutaj też prysznic niżej, to było też mieszkanie z sypialnią. Giga duża sypialnia, nie wiem po co tyle łóżek. No, tu miało być trzecie mieszkanie, a starczyło miejsce tylko na sypialnię chyba. To tu w sumie nic nie ma, taki naprawdę tutaj mały domek, nieduży. Stwierdziłem, że to jest ładna góra i fajnie by było mieć na tej górze domek. Znowu mi się coś przypomniało, ja tu mam też jakąś bazę. Masz tutaj ze szkła, wokół ciebie jest woda, też było ciekawe. Jak planowałem ten odcinek, nie sądziłem, że aż tyle do zwiedzania. I kolejny tutaj budowla z okresu zajawy na małe domki. To jest domek 3x3x3, taka bryła, chociaż tutaj na górze no jest więcej niż 3x3 wysokości. I to też tam od jakiegoś youtubera podpieprzone, nawet nie pamiętam od kogo. To też był taki zamysł, żeby wszystko się tu zmieściło. Na starej wersji normalnie dało się korzystać z tych łóżek, jak dobrze pamiętam.
I nawet widzicie tutaj roślinki są na górze. Tylko że nie starczyło miejsca na ściany, więc ściany są z obrazów, ale czy to przeszkadza? No nie. Tutaj znowu jakieś zabawy z redstone'em. Stwierdziłem, że domek na drzewie to jest coś takiego. Nie, po co zrobić drzewo, jakiś domek wokół niego? Tylko domek na drzewie to według mnie taki domek z drzewa wtedy był. Takie sztuczne kwadratowe drzewo, no cóż. Tutaj jakiś układ czasowy, wyrwany pomnik Mistera. Bo normalnie kiedyś nie graliśmy online, tak za bardzo pamiętam, że w młodszych klasach podstawówki były takie akcje, że Mikołaj przyjeżdżał do mnie na weekend i graliśmy normalnie na dwa pady. Mikołaj w ogóle przez długi czas był mój minecraftowym ziomeczkiem, jak miałem lekką spinę z innymi ziomkami. Sporo się od niego nauczyłem o Minecrafcie, kiedyś w ogóle nie interesowała mnie ta gra, nie lubiłem grać, potem miałem potężną zajawę, też fajnie. No tutaj wyścig łódek na lodzie, bo wiadomo, łódki w Minecrafcie na lodzie także się poruszają. Co jest? Tutaj jakieś... Ile to jest tych pochodni? To w ogóle daje mega fajny efekt w nocy, taki był zamiar. Tam za daleko też nie zwiedzałem. Tutaj też taki nie za duży domek bez dachu, tak. Ale ten Minecraft męczy oczy, naprawdę nie wiem. Jak grasz na Javie, to nie masz takiego odczucia. Czekajcie, coś tu widzę. Ej, ja autentycznie nie wiem, co tu jest. Chyba więcej tu miało powstać. Budynek jakiejś szkoły czy coś tego typu. No, ale nie chciało mi się tego budować. A, to jest ta mega kozacka wyrzutnia TNT. Kojarzycie, jak ona działa? Zobaczcie. Tak. Oto mega epicka wyrzutnia TNT. I te slimy były po to, że jak spadniesz, żeby się odbijać, no. I tutaj wyobraźcie sobie, że była taka normalna góra, bardzo duża góra. Ja stwierdziłem, że wysadzę tą górę i wyrównam teren. Ale i tak wysadziłem sporą część tej góry. Tutaj zacząłem równać teren. Także szacun dla mnie z przeszłości, że mi się chciało. Tutaj chciałem zrobić taki odcinek, który myślałem, że będzie miał dużo wyświetleń. Portale w różnych kształtach. Po prostu tajemnica polega na tym, że masz normalnie portal kwadratowy z tyłu, tylko robisz sobie jakąś obwódkę w kształcie trójkąta na przykład. I tutaj mamy taką ładną chatę, o której też zapomniałem. Też nie pamiętam, czy od jakiegoś youtubera, czy z jakiejś książki. Trochę przerobiłem ten projekt na swoje. I szczerze, to jest chyba jeden z ładniejszych nowoczesnych domków, jakie zbudowałem. Tutaj możemy wejść, w sumie na środku nic nie ma, bo to jest taki ozdobny hol korytarz. Tutaj jakaś biblioteczka, tak, do enchantingu. Tam dalej basen. Tutaj chyba sypialnia. O, ona jest w drewnie w ogóle, no. Ten pomysł na te poręcze to od kogoś wziąłem, nie pamiętam. Łe, kuchnia. No, rzeczywiście, widzicie? Robiłeś tak, położyłeś dywan i na to dałeś tabliczkę, to wyglądało jak rączka od szuflady. W ogóle domek bardzo ładny, jestem zadowolony. Prowadził dalej, bo to pamiętam z takiej książki, prawdopodobnie Minecraft rocznik 2017 czy coś takiego. Był pomysł na domek, który się nazywał Sparenhout. Nie wiem, jak to się czyta dokładnie, ale nawet był o tym osobny odcinek. Zbudowałem go prawie 1:1, jak w tej książeczce. Widzicie, jakieś crafting table, to takie ozdobne rzeczy. To nawet nie wyszło mi źle. Ciekawe to wygląda. Kurde, ładne, podoba mi się to, jara mnie to. I na poddaszu taka sypialnia. Troszeczkę go tam zmodyfikowałem po swojemu. Ładny dach w sumie, takie okno tutaj boczne. Może to nie było jakieś bardzo szczegółowe przedstawienie, ale tego jest naprawdę dużo i gdyby to oglądać, to zająłoby to nam naprawdę sporo czasu, a wiem, że film już jest długi. Także słowem podsumowania, nie lubię PlayStation 4 Edition. Po aktualizacji do Bedrocka jeszcze bardziej go nie lubię. Przypomina trochę Pocket Edition. Ma nieintuicyjne sterowanie, ciężko się gra, męczy oczy, także nie polecam. Java życiem. Czekajcie, czy ten Steve mruga? Ja pierdzielę, ten Bedrock Edition jest jakiś nawiedzony. Dla dzieciaków są tutaj jakieś ciekawe urozmaicenia. Jak komuś się nudzi, to zachęcam do oglądania mojego Minecrafta. Jak nie, to widzimy się na następnym vlogu. Siemka. Teraz tak, dla cierpliwych i ciekawych widzów przejedziemy się rollercoasterem.